Gliwickiej. Jestem od tak w sumie nie pamiętam ilu lat, dlatego że tak naprawdę jestem tu już ho, ale z przerwami, więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, że okej, od 2010 roku. Natomiast no, moje serce od momentu jak się nawróciłam i zaczęłam szukać kościoła, i przyszłam pewnego razu do kościoła w Gliwicach, no po prostu stwierdziło, że tak, że tutaj się czuję jak w domu. I tyle. I od zawsze tak było, że myślałam, że parafia w Gliwicach, niezależnie od tego, gdzie mieszkałam, to jest właśnie moja parafia. Kiedyś przychodziłam tutaj, żeby być jednym z uczestników, jednym z wiernych. Siadałam w jednej z ławek i wydaje mi się, że po prostu nic we mnie się takiego nie działo. Wydaje mi się, że Pan Bóg któregoś dnia powiedział mi, że chciałby czegoś więcej ode mnie. I pamiętam, że siedziałam właśnie w tej ławce, kiedy wyszedł ksiądz Andrzej i zaprosił do współpracy, do służby dzieciom, ażeby poprowadzić tutaj szkółkę. I wydaje mi się, że wtedy dostałam taki sygnał od Ducha Świętego, że to chyba właśnie będę ja. A ponieważ pracuję od dłuższego czasu z dziećmi, wydaje mi się, że ta służba rzeczywiście została mi przypisana. Ja jestem rdzenną Zabrzanką, czyli jedna parafia dalej. Tutaj przyjechałam już jako osoba dorosła. Natomiast tutaj z parafią gliwicką jestem też związana, tak, z pracą z dziećmi ponad połowę swojego życia, czyli ponad 20 lat. Pierwszy raz pojawiłem się tutaj w kościele 5 lat temu i było to za sprawą znajomego, który już należy tutaj do parafii. Wtedy przyszłam tu bardziej z ciekawości, byłam 2 razy. Minęło 5 lat i rzeczywiście pojawił się taki impuls, który sprawił, że bardzo potrzebowałam tutaj przyjść. Poczułam, że potrzebuję należeć do jakiejś wspólnoty. Wiedziałam, że chcę tu być. No to był naprawdę impuls. Pewnego wieczoru wchodzę na stronę internetową i widzę, że są takie spotkania. Bodajże chyba w czwartki były. 19:15 dla zainteresowanych wiarą. A akurat jak sprawdzałem, to była godzina 19, więc naprawdę to był impuls. Wsiadłem do auta i przyjechałem. Bardzo mi się przede wszystkim spodobało to, że to jest wspaniała wspólnota, że można być w kościele, można przeżywać piękne chwile. Kościół jako wspólnota jest to dla mnie naprawdę odkrycie. Kościół i wspólnota, żeby to zdefiniować, to nie jest łatwe, dlatego że graniczą tutaj zarówno elementy racjonalne, jak i emocjonalne i uczuciowe. To jest takie miejsce, do którego się wraca, które się traktuje jako swoje. To jest coś w rodzaju domu, ale w innym odniesieniu. Dom to rodzina, najbliżsi, wspólnota to też najbliżsi. I rodzina, ale w innym wymiarze, bardziej duchowym, społecznościowym, nie tym najbliższym, rodzinnym. Znajduje się na ziemi swoje miejsce, miejsce, które uważa się za to, że za swoje. Parafia Gliwicka to dla mnie drugi dom. Zawsze mogę w tej społeczności znaleźć ludzi, którzy pomogą, którzy mnie wesprą, z którymi mogę razem uwielbiać Pana Boga i razem się uczyć, jak z Nim żyć. Więc jest to bardzo ważne miejsce i ogromnie się cieszę, że właśnie w naszej parafii mogę również realizować taką służbę, jaką jest praca w szkołach i zaangażowanie w edukację chrześcijańską. Kościół to dla mnie przede wszystkim społeczność. To jest grupa osób, które
nie tyle myślą podobnie, nawet fajnie, jak nie myślą podobnie, natomiast wyznają te same wartości i wierzą w tego samego Boga. Kościół to jest zbiór osób, które są różne, które się wspierają, które się czasem o siebie modlą, które udzielają sobie rad nawzajem, a czasem też napominają się, ale też przeżywają wspólnie radości, jakieś fajne momenty życiowe. Kościół jest na pewno organizacją składającą się z żyjących, żywych ludzi. I Kościół jest to miejsce spotkania się z drugim człowiekiem w imieniu Pana Jezusa. I spotkanie się właśnie z młodszymi, tymi najmłodszymi, tymi najstarszymi i też tymi wszystkimi, którzy są pomiędzy. I jest to żywe spotkanie, mamy się wzajemnie i napominać, i wspierać, i wzmacniać, i ma między nami być żywa relacja. Mamy się troszczyć o siebie nawzajem. To jest Kościół. Kościół jest dla mnie takim miejscem, gdzie ja po prostu przyjeżdżam z radością. Na nabożeństwa niedzielne, gdzie spotykam ludzi, którzy widzę, że żyją tym, o czym czytamy w piśmie, o czym mówimy. No i taką grupą też ludzi, którzy chcą się spotkać, którzy naprawdę, jest tu taka życzliwość wśród ludzi, możemy rozmawiać, możemy różne rzeczy robić razem, ale też słuchać Słowa Bożego, dyskutować o nim. Naprawdę z radością każdej niedzieli przyjeżdżam tutaj. Tutaj znajduję wszystko, to znaczy mogę się budować, że jest tutaj bardzo dobrze głoszone Słowo Boże, że spotykam tutaj ludzi, których uwielbiam i wydaje mi się, że oni też mnie lubią, że jest tutaj przestrzeń na to, żeby coś robić, żeby działać, żeby służyć. I jest to takie absolutnie niewymuszone i jest tutaj wolność do tego, żeby być tym, kim się jest. A z drugiej strony zawsze można liczyć na wsparcie, na to, że jak dzieje się coś takiego trudnego, to po prostu można tu przyjść i znajdzie się ludzi, którzy z nami będą. Kościół jako wspólnota jest dla mnie miejscem, do którego mogę zawsze przyjść, kiedy potrzebuję. Ja się dobrze tu czuję. Lubię tu przychodzić. Dlatego no, czasami brakuje mi takiej większej jeszcze aktywności. Ja jeździłam na te obozy dla młodzieży, jakby byłam po konfirmacji i bardzo tam się dobrze czułam. Dużo tam było śpiewu, dużo takiego bycia razem. I no, chyba bym się chciała jeszcze dołączyć do jakichś takich grup, które by może mnie tam jakoś wciągnęły. Może taka śpiewająca grupa, nie wiem. Natomiast dlatego, że chcemy być razem, myślę, dlatego tu przychodzę. I przyprowadzam moje dzieci, które mam nadzieję będą też chciały tu przychodzić, nie dlatego, że ja je ciągnę, ale dlatego, że czują się tu dobrze, czują się dobrze razem. Tutaj spotkałam w tym kościele i w tej wspólnocie spotkałam wspaniałych ludzi, którzy dają mi takie potwierdzenie tego, że da się coś robić wspólnie dla Pana Boga. I dają mi dużo motywacji i dużo napędu do tego, że chce mi się po prostu to robić. Są i starzy, i młodzi, i bardzo mali, i w moim wieku. To są ludzie, którzy mają ciągle energię, żeby robić rzeczy na chwałę Pana. Jeżeli ktoś szuka Pana Jezusa, jeżeli szuka grupy ludzi, która po prostu nie tylko mówi o Panu Jezusie, ale stara się coś robić, stara się żyć tym Słowem i budować naprawdę wspólnotę, gdzie są ludzie życzliwi, pomagający, to myślę, że to jest to miejsce, że warto przyjść, warto być z innymi ludźmi, warto się modlić wspólnie, nie tylko w domu, ale jeśli ktoś chcę wspólnie się modlić, prosić, dziękować, ale też jakby badać Słowo i uczyć się czegoś nowego o Bogu, to ja myślę, że to jest takie miejsce, gdzie życzliwie i z serdecznością, tak jak mnie kiedyś przyjęto, tak i każdego przyjmujemy tutaj. Myślę, że nie strzelę gafy, ale tu każdy się odnajdzie. Jasne, że też jak w każdej grupie można się czuć czasami niezrozumianym, ale myślę, że wielu ludzi znajduje tutaj taki swój kawałek swojej przestrzeni do tego, żeby ktoś inny się nim zainteresował, żeby z kimś porozmawiać o swoim życiu codziennym, o swoich problemach, o swojej wierze, o swoich wątpliwościach.
My tu jesteśmy od urodzenia, ale był taki czas, że rzeczywiście świadomie jakby podjęliśmy tą decyzję, że chcemy zostać rzeczywiście w tym kościele. Już nie dlatego jakby z przypadku, że tu akurat się urodziliśmy i wychowaliśmy, ale że tutaj czujemy się dobrze, że tutaj czujemy się rzeczywiście jak u siebie i nie chcemy jakby stąd wychodzić. Wielu ludzi nie przychodzi tylko do Gliwickiego Kościoła po to, żeby posiedzieć w niedzielę, ale że to przekłada się na relacje w ciągu tygodnia. Jeśli ktoś by poszukiwał Boga, to myślę, że w tym miejscu by go znalazł. Czuję po prostu nieprawdopodobną taką płynącą dobroć z kontaktu z ludźmi. A, Gliwicka parafia, co w niej jest szczególnego? Ja mam dobre porównanie z innymi parafiami. Ja jako człowiek z tymi korzeniami, o których wspominałem, wyrosłem ze Śląska Cieszyńskiego, ochrzczony w kościele w Goleszowie i wszystkie wakacje, wszystkie założenia, wszystkie święta spędzał na juczniach i na wszystkich możliwych nabożeństwach albo w Ustroniu, albo w Goleszowie. No i potem jest dom. Tam miejsce, gdzie w Gliwicach mieszkam praktycznie od dzieciństwa swego i parafię przyjąłem jako coś oczywistego. To jest coś, jak się przyjmuje od rodziców. My akurat mamy ten przywilej, że jesteśmy od wielu pokoleń ewangelikami. Rodzice wprawdzie wyemigrowali ze Śląska Cieszyńskiego, ale tu znaleźli swoje miejsce. Ja pamiętam dokładnie te czasy, jak chodziło się z rodzicami, gdy pierwszym proboszczem, którego ja jeszcze poznałem, i oczywiście mam wiele mu do zawdzięczenia, proboszcz Figaszewski. Traktowałem go jak wujka, dlatego że moi rodzice byli z nim na relacjach przyjacielskich. Potem Jurek Samiec, traktowałem go jak przyjaciela, bo my byliśmy prawie w tym samym wieku. Teraz do obecnego proboszcza, no powiem to, troszeczkę podchodzę jak do własnego syna. Dlatego że czas leci, pokolenia się zmieniają, człowiekowi lat przybywa. I to jest to miejsce, gdzie się po prostu jest, ulica Jagiellońska. To jest to miejsce, gdzie się po prostu ma być we wszystkim, co się tam dzieje, jak się da angażować, czy to jako Czerwone Grady Parafiony, czy jakiekolwiek inne projekty. I tak prawdę mówiąc, jak będziemy się przenosić do Kościoła Barbary, myślę, że to kiedyś nastąpi, to będzie mi trudno się przyzwyczaić do nowego miejsca.